Dobór tej piosenki na koniec nie był przypadkowy. Miał zapowiedzieć ostatnie wejście w dzisiejszej audycji, o którym już wspominałem. Chciałbym wam opowiedzieć chwilę o premierze najnowszego filmu na podstawie komiksów, którego premiera nastąpiła wczoraj. I chodzi tutaj o film Lego Batman. I teraz tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek dla mnie. Ponieważ tak, oczywiście mieliśmy taką produkcję jak Lego Movie, który zadebiutował w 2014 roku i osiągnął ogromny sukces, zarówno komercyjny, jak i był dobrze przyjęty przez publikę i krytyków. No i właściwie w tym samym roku, w którym ten film wyszedł, to wydaje mi się, że to było w tym samym roku, już wyszła taka zapowiedź, serwisy zaczęły donosić, że studio jest zainteresowane, żeby zrobić tak zwany spin-off, czyli oddzielny film poświęcony właśnie postaci Batmana, która tam była obecna. No i tak jak się okazało, wszystko na to wskazywało, tak też się stało. No i produkcja filmu się rozpoczęła mniej więcej z tą samą ekipą, która pracowała właśnie nad oryginalnym filmem Lego z 2014 roku. Mówiąc o tym ciekawym przypadku, mam na myśli to, że no, oczywiście wszyscy znamy klocki Lego, każdy z nas miał z nimi praktycznie do czynienia. W sumie dobrą sprawę. Byłem ciekaw, jak bardzo twórcy będą chcieli przedstawić w tym solowym filmie z Batmanem, bo przyznam szczerze, że o ile ta postać Batmana była bardzo fajna w tym oryginalnym filmie, nie byłem przekonany, czy jego, ze względu na jego charakter i jaką on tam pełni rolę, czy pełny film skupiony tylko właśnie i wyłącznie na nim nie będzie czasem męczący. No bo na dobrą sprawę ten Batman był troszkę irytujący, jego zachowanie było troszeczkę irytujące i tak jakby ta dawka, która była w oryginalnym filmie Lego, była bardzo w porządku, była odpowiednia. Tak obawiałem się troszkę, czy na pewno cały film to nie będzie za dużo. No i cała ekipa, czyli Chris McKay, Seth Graham Smith, Chris McKenna i cała reszta tutaj ludzi odpowiedzialnych za scenariusz, fabułę i tak dalej, podołali temu zadaniu. Ten film jest jednym z najlepszych filmów z Batmanem, jaki kiedykolwiek został stworzony. Ta konwencja Lego tym bardziej pozwoliła naprawdę na dużo swobody, jeśli chodzi o scenariusz, żarty, nawiązania. I wiecie, z jednej strony można pomyśleć, że to jest taki jeden wielki festiwal tych nawiązań, takich tego mrugania okiem do widza i do fana komiksów, filmów z Batmanem, ale tam jest historia, tam jest w tym wszystkim jakiś motyw przewodni, ściśle związany z Batmanem, ściśle związany z Robinem i tego, i tych pewnych elementów, które są u podstaw tej postaci, i ona, i ten motyw napędza tą całą ekranizację. Oczywiście jest otoczony tymi wszystkimi, wiecie, śmieszkami, żartami z siebie, z innych produkcji, ale naprawdę to jest praktycznie w idealny sposób, wiecie, wyważone. Film naprawdę ma całkiem, momentami ma intensywne tempo i czasem ja się gubiłem troszeczkę już, co się na dobrą sprawę dzieje, ale no najważniejsze, że fabuła i postaci są tak rozpisane, że zależy nam na nich, że jesteśmy ciekaw, co się zaraz stanie, że możemy wybrać sobie postaci, którym kibicujemy, mamy naprawdę tą świadomość, że naprawdę chcemy, żeby tutaj pewne sprawy skończyły się w konkretny sposób. Zanim jakby przejdę do takiej jeszcze jednej rzeczy, tutaj mam jedną opinię na Facebooku w poście na fanpage'u Prosto z Kadru od Karoliny i tutaj pozwolę sobie przeczytać. Filmu nie lubię, bo nie lubię Batmana, ale dobrze zrobione, nie wiem, czy nazwałabym to filmem dla dzieci, raczej z wyglądu dla dzieci, a z humorem dla dorosłych. No tak, jeśli chodzi właśnie o taką, zawsze, nieraz spotykam się właśnie z takimi, ciężko właściwie się nie spotkać z takimi opiniami typu, że niby dla dzieci, ale jednak nie, bo humor jest dla dorosłych. Trochę nie rozumiem jakby właśnie takiej jednej rzeczy, czemu ludzie się boją po prostu stwierdzić, że z filmami animowanymi jest jak zwykłymi z filmami, tak? One są
dla wszystkich. To nie, to, że jest animowane, że nie są to prawdziwi aktorzy, nie oznacza, że to jest coś dla dziecka. To są filmy, które są po prostu przeznaczone dla wszystkich. Dlatego oczywiście target jest tutaj między innymi dla najmłodszych, bo muszą się sprzedać zabawki i tak dalej. No ale to nie oznacza, że wcale nie można zrobić dobrego kina dla osoby starszej, dojrzałej. I tutaj też pod tym kątem jest to super, super równowaga jest zachowana. I no Lego i się spodoba młodszym i na pewno też starszym. Jeśli się jest fanem Batmana, superbohaterów, to tym bardziej. Generalnie nie chciałbym za dużo mówić o fabule, ponieważ studio i twórcy zrobili rzecz niesamowitą. Przynajmniej pod kątem tego, co ja zdołałem zobaczyć z tych trailerów, bo nie widziałem chyba tylko finałowych jakichś spotów, które się gdzieniegdzie pojawiały. Trailer właściwie nie zdradził za dużo z fabuły, tak przynajmniej ja miałem wrażenie. Wiedzieliśmy tylko o motywie, że pojawia się młody dzieciak, młody Robin, którego adoptuje Batman i teraz staje się przez przypadek Robinem. I właściwie tyle. No i że są złoczyńcy i że Batman będzie się bił ze złoczyńcami. Powiem wam, że sposób, w jaki pokazywały te trailery w filmie jest no dużo, dużo innych rzeczy, których po prostu nie zdradzili i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ bardzo łatwo byłoby zepsuć naprawdę niesamowite niespodzianki, które zostały tutaj wdrożone do tego filmu. Ja po prostu w pewnym momencie aż przecierałem oczy i nie wierzyłem w to, co patrzę. I były takie momenty, gdzie pojawiały się pewne motywy, pewne postaci, gdzie mówię, a to pewnie na chwilę, zaraz znikną, a się okazało, że to wszystko było tak naprawdę integralną częścią całej historii, która potem biega do samego końca właśnie z tymi wszystkimi niespodziankami. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. No i oczywiście te wszelkiego rodzaju nawiązania, no nie ukrywam, no ja po prostu siedząc w kinie i wychwytując dialogów czy sytuacji takie bardziej oczywiście widoczne nawiązane i takie delikatne, no ja po prostu byłem mega ucieszony. Właśnie byłem ciekaw, jak dużo rzeczywiście twórcy będą czerpać do mitologii Batmana. W jednym z wywiadów twórcy powiedzieli, że nawiążą do każdej filmowej inkarnacji postaci Mrocznego Rycerza. I nie żartowali, dotrzymali swojego słowa i tak rzeczywiście się stało. W jaki sposób, to już też nie będę chciał wam zdradzać. Czy był jakiś zawód w związku z tym filmem? Właściwie miałem dwa. Jeden dotyczył troszeczkę finału, więc nie chcę go zdradzić, ale to nie tyle, że mi się nie podobał finał, bardziej po prostu jakby forma tego, jak finałowa akcja przebiegała, wydawała mi się taka troszeczkę jakby, no nie wiem, no właśnie chyba taka bardziej, takie rozwiązanie trochę mi nie pasujące do całości, ale to nie było nic złego na dobrą sprawę. I zawiodło mnie to, że tak dumnie ogłaszano, że Billy Dee Williams, czyli aktor odgrywający Harveya Denta w Batmanie Tima Burtona, zagra Two-Face'a, czyli rolę, którą mu odebrano, kiedy zmieniono reżyserów trzeciego Batmana w latach 90. No a niestety Billy Dee Williams nie ma zbyt wielu kwestii do wypowiedzenia w tym filmie, więc no, szkoda, zasługiwało zdecydowanie na więcej. I ostatnia rzecz, którą bym bardzo chciał powiedzieć o tym filmie, dobra, przedostatnia. Chciałem powiedzieć o muzyce, która była fantastyczna. Piosenka Batmana, która jest w filmie, jest niesamowicie, daje niesamowicie dużo frajdy. No coś niesamowitego. Gdzieniegdzie tak wydawało mi się, że słyszę nawiązania do jakby wcześniejszych ścieżek dźwiękowych w odpowiednich scenach. To taka moja własna interpretacja. Może też mieć takie wrażenie, dajcie znać. Natomiast jeśli chodzi o ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, co jest dla mnie tutaj największym plusem tego filmu? To jest to, że gdyby wziąć ten jakby główny motyw, który tutaj się przewija przez ten film, związany z postacią Batmana, Robina czy Alfreda. Ten główny wątek, główny motyw, to co jest tutaj eksplorowane, jeśli chodzi o postać Batmana. Gdyby to wziąć i przeistoczyć to po prostu w zwykły film o Batmanie, jakby dając zupełnie na bok tą otoczkę Lego i tego przesadnego humoru i tak dalej, to z tego by wyszedł równie fantastyczny film o Batmanie. I to jest moim zdaniem największy plus tego wszystkiego, bo dużo mówi na temat tego, jak bardzo twórcy lubią tą postać, rozumieją tą postać i jak ją kochają na dobrą sprawę, bo
też no, nie da się ukryć. To wyglądało też momentami jak taki troszeczkę list miłosny do tej postaci, do tego, kim ona jest dla twórców i pewnie też dla wielu z nas, więc pod tym kątem naprawdę dwa kciuki w górę. Ten film jest czymś, co musicie koniecznie zobaczyć. Ja widziałem wersję z napisami. Dubbingu nie oglądałem, ale zamierzam się wybrać do IMAX-u, żeby zobaczyć film w IMAX-ie, bo generalnie każdy film powinien być oglądany w IMAX-ie. To jest chyba najlepszy format pod tym kątem, żeby oglądać filmy w kinie. Jeśli macie okazję zobaczyć napisami, to raczej bym polecał obejrzeć właśnie taką wersję na samym początku. Wydaje mi się, że no, są pewne żarty, takie bezpośrednio nawiązujące do pewnych rzeczy z Batmanem, które po prostu w tłumaczeniu na pewno umkną, bo czemu? No to musicie się przekonać sami. No nie chcę tutaj za bardzo się na ten temat rozwodzić, ale są na pewno już, po prostu słyszałem i wiedziałem, że na pewno w jakiś sposób to niestety nie da rady przenieść absolutnie na polski dubbing z kilku powodów. Więc polecam najpierw napisy, a potem zerknąć z ciekawości na dubbing. Słyszałem opinię, że ogólnie pod tym kątem film wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o dobór głosów. No i w sumie nie powiedziałem nic o aktorach, którzy tutaj wystąpili. No cóż, no Will Arnett jest Willem Arnettem, jeśli chodzi o tego Batmana, mamy zupełnie tego samego, ten sam głos, ten sam, no ta sama postać praktycznie jak właśnie w filmie Lego. Kurczę, nie wiem, czytałem gdzieś, że różne opinie o Jokerze czytałem. Ja byłem tym Jokerem bardzo zachwycony. Robin też wypadł fenomenalnie w tym filmie. No, słychać, że ci ludzie, którzy podkładali głos tym postaciom, mieli naprawdę mnóstwo frajdy robiąc to, co robili, więc mamy takie, wiecie, autentyczny film, który daje sporo zabawy i jeśli słychać to nawet w głosach osób, które pracowały przy nim jako właśnie postaci, no to tym bardziej film się będzie przyjemniej oglądać. Zatem, no cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak wam koniecznie polecić obejrzeć ten film. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję prosto z kadru. Dzisiaj przypominam, łączyliśmy się na żywo z Krzysztofem Pielaszkiem z IGN Polska, który opowiadał nam na temat kolejnej edycji Złotych Kurczaków we Wrocławiu. Porozmawialiśmy sobie chwilkę o Szlamfeście, który odbywał się tydzień temu w Gdańsku. No i chciałem wam tutaj, przed chwilą właśnie prezentowałem wam moją opinię na temat filmu Lego Batman, który jeszcze raz powtórzę, jest naprawdę fenomenalny i polecam wam serdecznie go zobaczyć.